Na jednej z sesji Rady Miasta w kontekście trwającego remontu zamku powrócił temat zielonych okien i ocieplania styropianem. Panie burmistrzu, z przykrością czytam, że to, co pańscy poprzednicy zrobili tutaj na Działdowskim Zamku, czyli odrestaurowanie tego skrzydła, którym dzisiaj ma siedzibę Urząd Miasta, określa pan terminem dłubaniny. No, dłubano, dłubano i wydłubano. Tak pan napisał. To naprawdę brak szacunku dla dokonań pańskich poprzedników. Nie było środków unijnych, nie można było pozyskać pieniążków zewnętrznych, więc rzeczywiście wykonaliśmy to własnymi środkami, tak jak można było, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez konserwatora zabytków, panie burmistrzu. I sądzę, że pan jako historyk doskonale wie, że to założenie no, dotyczyło jak gdyby nie okresu gotyckiego. Przepraszam, nie było związane z okresem gotyckim, natomiast z okresem, kiedy już krzyżaków nie było na Zamku Działdowskim, czyli tej takiej no, przebudowy w stylu renesansowym. Zgoda na te zielone okna była, a więc nikt tutaj, ani burmistrz, ani rada nie wymyślił sobie raptem zielonych okien. A zresztą, panie burmistrzu, tak prawdę mówiąc, to te zielone okna tak samo się wpasowują w tą bryłę zamku, jak ten mur z cegły klinkerowej, który obecnie jest robiony. Burmistrz Grzegorz Mrowiński postanowił zacytować treść posta zamieszczonego na Facebooku. Zakładam, że pan go nie zrozumiał. Tak, tak, remont zamku, ten powojenny, trwa już 52 lata. Może uda mi się go w końcu zakończyć. Prace renowacyjne trwają w najlepsze, a w USA powstaje monografia obiektu. Zarówno renowacja obiektu, jak i książka muszą być na najwyższym poziomie. Autorowi monografii obiecałem udostępnić materiały źródłowe i zdjęcia z mojego archiwum. Korzystając z okazji, że mam wolny weekend, od wczesnych godzin rannych porządkuję materiały. Część z nich postanowiłem udostępnić w odpowiedzi na często pojawiające się pytania. Skąd wzięła się nieudana bryła z zielonymi oknami? Kto za tym stoi? No proszę Państwa, chyba nie ulega wątpliwości, że ten zamek jest krytykowany i dzisiaj każda próba bronienia tej formy zamku, no to proszę Państwa, to jest ośmieszanie się. No ale ja podjąłem się obrony. Pomimo wszystko podjąłem się obrony i napisałem tak. Pierwsza koncepcja odbudowy zamku powstała w 1965 roku. Autorem był inżynier Kazimierz Macur. W budynku planowano umieścić Bibliotekę Miejską, Powiatową, Muzeum Ziemi Działdowskiej, Biura Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i klub o kawiarni. Przygotowano trzy warianty odbudowy. Wariant jeden na starych fundamentach i murach gotyckich. Planowano wznieść współczesną bryłę z płaskimi dachami. Wariant drugi bazował na wariancie pierwszym, lecz proponowano przykryć odbudowane bryły wysokimi dachami ceramicznymi. Wariant trzy to rekonstrukcja zamku na podstawie przekazów ikonograficznych z 1676 roku. Ówczesne władze, jakby ktoś nie pamiętał, to były władze komunistyczne, wybrały wariant pierwszy. Wykonano makiety zamku i przystąpiono do prac renowacyjnych. W 1989 roku z braku pieniędzy zaprzestano dalszego remontu. Zamek straszy pod koniec XX wieku postanowiono przenieść do nowoczesnej części zamku Urząd Miasta. Próbowano ratować projekt i nawiązać wyglądem do historycznych przekazów. Nie było dotacji, nie było środków unijnych. Dłubano własnymi środkami i wydłubano. Rozumiem, że zabolała pana forma dłubano i wydłubano, natomiast z kontekstu całej wypowiedzi wynika, że ja bronię tego, tak? Nie było środków i robiono to, co robiono. Ale jeżeli pan oczekuje ode mnie, że ja wstanę i powiem, że styropian jest okej, prawda? Że okej są okna zielone, że okej jest wiele innych nieudanych rzeczy, czyli na przykład czerwone balustrady i czerwona stolarka plastikowa w środku, to proszę pana, ja tego bronić nie będę. To ja tego po prostu nie będę bronić, niech pan tego ode mnie nie oczekuje. Natomiast zarzuca pan, że mury kurtynowe są odbudowywane w cegle klinkerowej. Panie Odachowski, pan nie ma wiedzy, co to jest cegła klinkerowa, więc no ja pana nie będę z tego będę wyprowadzał, bo nie jest to cegła klinkerowa, tylko to jest cegła o wymiarze gotyckim i jest to cegła ręcznie formowana. I z takiej cegły odbudowano chociażby w Malborku elementy Zamku Malborskiego. Ja rozumiem, że pana ten remont boli, panie Odachowski, prawda? I pana bardzo boli i w ogóle pana wszystkie inwestycje bolą i bardzo się pan cieszy w momencie, kiedy coś się nie udaje. Przykładem tego może być chociażby wpis, prawda, również skoro pan się odwołuje do mediów czy komunikatorów publicznych,
to pana wpis, z którego wręcz wylewa się radość, że zawaliła się więźba dachowa, bo Mrowiński obiecał, prawda, i nie dotrzyma. A ja panu obiecuję dzisiaj, że te inwestycje wszystkie, które zacząłem, będę robił wszystko, żeby doprowadzić do końca. I proszę pana, nie spotkałem jeszcze osoby poza panem, bo rozumiem, że ta cegła klinkerowa to była krytyka odbudowy zamku, więc ja powiem panu, że poza panem nikogo nie spotkałem, kto by krytykował to, co dzieje się na gotyckiej części zamku. A wręcz mieszkańcy wyrażają się bardzo pozytywnie z postępu spraw, z jakości prac i tak dalej. Co do konserwatora, że wtedy zatwierdził, to pan dobrze wie, jak to było, tak? Siedział konserwator w pokoju A, a za ścianą w pokoju B siedział projektant. Dzisiaj nie ma, został zwolniony z pracy i projektant, i konserwator. Tak się wtedy tak te sprawy załatwiało. Radny Mariano Dachowski nie zgodził się ze zdaniem burmistrza. Panie burmistrzu, ja nie oczekuję od pana niczego, poza tym, żeby pan nie robił takich insynuacji i wycieczek osobistych. Ja panu życzę, żeby te wszystkie inwestycje, które mamy w trakcie realizacji, zostały wykonane. I zamek, i dworek Bylowa, też się z tego będę cieszył. Nie wiem, na jakiej podstawie pan insynuuje, że ja chcę, żeby panu się nie udało, żeby nie wyszło. Ja nie panu życzę, tylko miastu życzę dobrze. Chcę, żeby one wyszły. Naprawdę. I chcę tylko, żeby pan trochę potrafił docenić i uszanować swoich poprzedników. Tak jak mawiają cieszyniacy. Szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych ojców. Ktoś kiedyś coś zrobił. Może niedoskonale. Może ze stropianem, może z zielonymi oknami. Ale zrobiono, panie burmistrzu. I doceniajmy to i szanujmy. Jak się uda, poprawmy. Naprawmy. Zbudujmy lepiej. Tylko tyle. Portal Moje Działdowo nie skomentuje tej wymiany zdań, bardzo interesuje nas natomiast Wasza opinia na temat trwającej odbudowy zamku, a także wspomnianych zielonych okien i ocieplania styropianem. Zapraszamy do komentowania.